Hej, hej, witajcie w Szawie Fana. Dziś pora na Niemcy i hamburger Sportverein, albo po prostu HSV. Koszuleczka w gotowości to jeszcze w czerwony przycisk dający mi suba z dzwonkiem klikaj. Do dzieła! Jedyny klub, który nigdy nie spadł z Bundesligi? Tak było aż do 2018 roku i to niestety nieaktualne. 6 mistrzostw Niemiec, Puchar Europy, Puchar Zdobywców Pucharów, ale ostatni większy sukces, czyli Puchar Niemiec, zdobyli jeszcze w sezonie 1986-87. Kibice HSV świetnie dogadują się z kibicami Glasgow Rangers. Pomógł w tym na pewno sojusz dwóch największych rywali obu ekip, czyli St. Pauli i Celtiku. Przezwiska HSV to Die Rote Hosen, Czerwone Spodenki i Dinozaury, gdyż są jednym z najstarszych niemieckich klubów. Ba, maskotką klubu jest dinozaur Hermann. Przypadek? Nie, to po imieniu długoletniego fizjoterapeuty klubu Hermana Rigera. Afera Heusera. Pamiętacie sędziego, który w 2004 roku ustawił mecz? To było akurat spotkanie Paderborn z HSV z dwoma karnymi dla pierwszej z drużyn i czerwoną kartką dla Mbenzy z Hamburga. Logo klubu znacie. A czy wiecie, że niebieski kolor odnosi się tu do sygnału morskiego oznaczającego, że statek wkrótce wypłynie w rejs? Jan Furtok. Tak, Polak był na początku lat 90. w 3 sezonach z rzędu najlepszym strzelcem HSV. Diego Maradona, Leo Messi, Zlatan. Nie, oglądają Państwo bramkę Polaka, Mirosława Okońskiego w barwach HSV. Niesamowite. Do Polaków grających w HSV dołóżcie też m.in. Waldemara Matysika, Jacka Dębińskiego czy Ryszarda Cyronia. Tylko popatrzcie na koszulkę HSV z mojej kolekcji. To dość rzadki trykot, bo z długimi rękawami. Kolory główne to tutaj HSV, pół na pół niebiesko-czarny komplet Adidasa, z dużym logo klubu, z jedną gwiazdką, logo producenta technicznego, trzema pasami także na rękawach i kołnierzykiem. Natomiast od wewnątrz znajdziemy herb miasta Hamburg. I jak, fajnie? To koniecznie nie przegap wyjątkowego 100. odcinka Szawy Fana. Wystarczy ci do tego kliknięcie w czerwony przycisk dający mi suba i dodatkowe kliknięcie w dzwonek. Dzięki i do usłyszenia.